Szanowni Państwo, odwiedzamy oczywiście naszych producentów w ramach projektu Kapustne bez tajemnic i sprawdzamy stan przechowywania się naszych standardowych odmian kapust białych przechowalniczych. W tym obiekcie, w okolicach, w gminie Ożarów, przechowywane są dwie odmiany, standardowe odmiany przechowalnicze z firmy Syngenta, Zielonor i Storider. Proszę Państwa, producent nie rozpoczął jeszcze sprzedaży w tym trudnym roku dla kapusty, nie rozpoczął jeszcze sprzedaży, liczy na polepszenie się cen na koniec sezonu przechowywania kapusty i rozpocznie tą sprzedaż w maju. Kondycja zarówno odmiany Storider, jak i Zielonor jest bardzo dobra. Brak jest jeszcze strat wynikających z tytułu słabszego przechowywania. Po obraniu ten produkt będzie przedstawiał sobą bardzo dobrą jakość organoleptyczną. Jest to odmiana Zielonor. Te zielone liście, a mamy przecież ostatnią dekadę kwietnia, są widoczne. Jest to niezwykle atrakcyjny wygląd dla konsumenta, czyli odbiorcy końcowego tego produktu. To bardzo dobra odmiana, która świetnie przechowuje się nawet w ekstremalnie długich terminach przechowywania, dając bardzo dobre i wysokiej jakości produkt dla konsumenta końcowego. Przechowanie w tym obiekcie jest w warunkach chłodniczych, stąd też procent ubytków w takich warunkach jest niezwykle niski.